Witam bardzo serdecznie w grze 1948, aczkolwiek tego tutaj w tytule nie widać. Gra napisana nie wiadomo w którym roku przez firmę Sovereign, więc to jest ich pierwsza gra, więc no cóż, trzeba im przebaczyć, że zapomnieli tytułu tutaj zastosować do tej gry, ale to jest oczywiście jak zwykle szczelaninka zrobiona w silniku Sełck. No i teraz popatrzmy, no jak to z Sełckiem bywa, znów zaczynają być tutaj widoczne niestety migania, mrygania, obsrania i po prostu trudno cokolwiek jest tutaj zestrzelić, bo niestety procek nie nadąża. O, to jest typowe dla właśnie Sełcka, gdzie obiekt w pół zniknął i tak się nie dało go rozwalić, tak. Wszystko mryga, po prostu katastrofa. No ale dobra, no sama dynamika gry jest w porządku, trzeba przyznać. No tylko tyle, że no niestety jak jest za dużo sprite'ów na ekranie, to gra się durnowato zachowuje. Właśnie mamy do czynienia z tym, że są półprzezroczyste obiekty, których zestrzelić się właściwie wtedy nie da. Chyba, że dokładnie trafimy. Jak nie będzie półprzezroczyste, to wtedy tak. Ta gra ma tutaj pewną taką nowatorską rzecz względem strzelanek wykonanych w tym silniku, a mianowicie jest tutaj taka rzecz, że później będą obiekty, o które można się rozbić. Na razie jeszcze jest w miarę ok, ale później naprawdę no, tego toru przeszkód, które będzie za niedługo, niestety nie udało mi się ukończyć. Tym bardziej, że ciągnie się to bardzo długo. A może nie tak długo, jako mi się tak wydawało, że długo zresztą tam wszystkie życia padły. Nie wiem, ile tutaj życia jest, chyba więcej niż w zwykłych tego typu strzelankach. No właśnie, wchodzimy na pole. Na pole, gdzie właśnie o te kwadraty można się rozwalić. Tutaj jestem bezpieczny. O te wystające, o takie z cieniem też się można rozwalić. Więc właściwie tutaj polega misja na tym, aby po prostu omijać to. Omijać to szerokim łukiem albo wąskim łukiem, jak kto woli. W każdym bądź razie znaleźć takie miejsce, gdzie będę mógł przelecieć przy tym. Przed tym w jakiś sposób, żeby się z tym nie zetknąć. Chodzi o te kwadraty konkretnie, bo tak to mi tutaj raczej krzywdy nic nie zrobi. Czasem wyleci jakiś durny, no właśnie, o to właśnie chodzi, że się łatwo rozwalić. No i dosyć długo się to ciągnie, widzę. No zobaczymy, może się uda to. No jeszcze jak będą wylatywać samoloty w niektórych miejscach, no to wcale fajnie to nie będzie. No zobaczymy. No jak na razie. Okej, pierwszy raz tutaj doszedłem, muszę przyznać, więc nie wiem, co mnie czeka dalej. Ale tu naprawdę trzeba uważać na wszystko, co wystaje trochę wyżej niż, no powiedzmy, dwa poziomy. Tak to można powiedzieć o tych takich większych kwadratach i małym na nim. No dobra, ważne, że przeleciałem dalej, jest dobrze. No nie, no strzały znikąd, obiekty znikąd. To jest właśnie Sełck. To jest właśnie to, czyli sposób na to, jak szybko i skutecznie wkurzyć gracza właśnie obiektami i strzałami znikąd. No, ale gra sama w sobie ciekawie wygląda graficznie, tylko że no niestety te niektóre rozwiązania są nieco bezsensowne. Ta różowa trasa pokazuje chyba, jak to mam lecieć. Wolę strzelać cały czas, bo nie wiadomo, co mi może wyskoczyć w każdym momencie. A w tej grze wszystko się może zdarzyć. Więc okej, no jest dość długie. Dość długie to jest. Na te spadowa. O kurczę! No właśnie, za bardzo się go przeraziłem, a byłbym to przeżył. Ale niestety nie udało się. Dobra, chyba. O kurde, teraz dopiero będzie. Zresztą to wszystko to ja się pozabijam, no. Nie, really? Poważnie? Okej, dobrze, że na tych niebieskich można przetrwać. No ale dobra, to jak ja mam to przejść teraz? Ludzie, chyba pogrzało.
No nie, no tutaj no nie ma szans, bo jak to jest półprzezroczyste, to jak to można było przejść? No jak znika, pojawiam się i znikam, no to ja. Ot i właśnie to jest to w tej grze, to jest to. Okej, dobra, tutaj już chyba myślę, że... Mam nadzieję, że przez te niebieskie dam radę przelecieć bez zniszczenia, okej. Tak, muszę uważać na te duże kwadraty, bo oni się właśnie można rozbić. No, rajd z przeszkodami, jeszcze od tego czas do czasu latają samoloty. Nie wiem, ile jeszcze żyć mi zostało, ale być może to jest ostatnie. O kurde, jeszcze wylazł mi od tyłu. Dobra, niech sobie przyleci, byleby nie skręcił gdzieś. O kurde, co to się dzieje? Coś tu strzela. Ja mam to w jakiś sposób przejść, tak? No chyba se... Dobra, przeszedłem to. Nie, no to jest jakieś paranoj. Okej, dobra, to były jakieś te... No dobra, mogę latać, ja myślałem, że tu wpadnę, a ja przecież latam, no tak. To chyba się o to rozwalę prawdopodobnie, więc raczej wolę przylecieć środkiem. O kurczę, jeszcze tak daleko to... nigdy nie byłem. O nie, dwa takie gówna... No to już nie było szans, żebym to przeleciał. Być może to już była końcówka, kto wie. Ale no niestety, wszystko od nowa. Więc naturalnie nie będę tego przechodził po raz drugi, bo nie ma takiej potrzeby. Więc no, dobry potencjał ta gra, ale no niestety niedopracowanie poprzez to ich zanikanie, o tak jak teraz, powoduje to, że gra jest no nieco denerwująca i niesprawiedliwa. Więc do zobaczenia w kolejnych wideorecenzjach gier na Commodore C64.